I to jest chyba jedyny plus, kurwa, tego kraju. Rozumiecie to? Poszłam pod te drzwi i nacisnęłam ten guzik i one się nie otworzyły. Czy widać mi cudy w tej bluzce? Hejka. Podoba się wam mój kucyk? Mam go odczytać. Słuchajcie, zobaczcie, mam pierścionek swój. Mam makijaż, kluczyki zgubiłam gdzieś. A to oznacza, że mam wolny dzisiaj od pracy. Jest! Yeah! Ja myślałam, nie. Nie będę siedzieć sama w domu. Ja chcę dziś sobie pójść, nie wiem, do parku, wyjść z domu. O to mi chodzi. W ogóle pokazać wam coś? Ciii. Mówcie nikomu o tym. O 12:35 mam autobus. Pojedziemy sobie do miasta Barnsley w South Yorkshire. W ogóle ostatnio... Słuchajcie, story time! Ostatnio w ogóle co odkryłam, że mam autobus do pracy. A ja zawsze zapieprzałam na Białotę. No i sobie wsiadam w Darfield, bo mieszkam w Darfield. I mówię do kierowcy, że chcę bilet do Darfield. Śmiechu nie było końca z tym kierowcą, naprawdę. Jeszcze się z nim kłóciłam, że ja chcę... Zadarpięć. W ogóle patrzcie, co sobie kupiłam. Takie coś do kawki, do soczków. Tylko ta rura jest taka wielka. Tam by się mógł chomik zmieścić. I nie umiem pić przez to, bo ta rurka jest taka szeroka. Dzisiaj chciałam wyjść z domu, pójść do parku, znaczy pojechać. Poczytać książkę, którą dostałam na urodziny. I oczywiście zaczęło lać. Jadąc autobusem musiałam się głęboko zastanowić, co ja w sumie chcę robić, bo zaczęło tak lać i zaczęło tak wiać, że ten deszcz, on leciał poziomo. Teraz świeci słońce, ale tak wieje. Przez ten wiatr i deszcz się potknęłam, przewróciłam, sturlałam się i zatrzymałam się pod Primarkiem. I pomyślałam sobie, no skoro już tu jestem. I zrobimy sobie haul zakupowy. Nakupowałam jakiś pierdol. Nie patrzcie na moje AirPods. Słuchajcie, kupiłam sobie rzęsy. Takie. W ogóle te wszystkie rzęsy w tym Primarku są strasznie długie. I kupiłam z zamiarem, żeby je pociąć i zrobić z nich kępki. Do tego oczywiście mam klej. Następna rzecz to... To zauważyłam, że z Primarku takie body. Zobaczcie. Takie basic białe. Czyli tu mam t-shirt, a tu się okazuje, że to jednak są majtki z rękawami. Kosztowało to 4 funty, więc nie ma tragedii. I kupiłam sobie taką bluzkę. Bluzeczkę tak z takimi rękawami dłuższymi. To kosztowało 3,50. Ja nie wiem, po co mi są te rzeczy. Byłam w TK Maxie i tu znalazłam super rzeczy. W sumie dwie koszulki tylko. Koszula, która wygląda tak. Patrzcie na to, ale to jest zajebiste. Patrzcie, ta koszulka jest zajebista. Ona kosztowała, dobra, 15 funtów, ale... I tu z tyłu ma takie coś. Nie wiem, o tu widać coś? Taki napis. Podoba mi się. Ej, chwila, to jest przód! To jest przód tej koszulki. Ja myślałam, że to jest... Co? Tu jest metka. Metka zawsze z tyłu. I to jest z przodu? Serio? Ja myślałam... Mogę to nosić na odwrót? To będzie nasza tajemnica, okej? Ale to jest super. I słuchajcie, dorwałam jeszcze drugą koszulkę z Hollistera, wam powiem. Ona jest dosyć duża, to może dam ją Damianowi. Ale ona jest fajna, mistka. Proszę bardzo, Hollister, to jest taka firma, ja nie wiem. Hollister, must have collection, 100% cotton. Skąd jest ta marka? Nie mam pojęcia, ale moja kuzynka lubi koszulki od nich i rzeczywiście są mięciutkie i fajne. Dotyku. Tu ma taki znaczek takiej mewy. Przypomina mi tatuaż Justyna Biebera. Bo ma
taką mewę chyba na biodrze. I to jest logo tej firmy i ma coś takiego tutaj. I tak wygląda, więc to jest XL-ka. Podoba mi się, naprawdę. Akurat z tej rzeczy jestem zadowolona. I już widzę tutaj na dnie jeszcze została mi jedna rzecz. Z Primarka. Zapomniałam o niej. Kupiłam sobie okularki, bo takich nie mam jeszcze. I wyglądają tak. No, także. Ej, podoba mi się coś w tych okularach. Było jeszcze dużo innych, ale one były takie, ten kształt oprawek, on były takie owalne, takie jakieś fikuśne. Ja chciałam coś takiego, takie mniejsze, coś ten deseń. Ja wam coś powiem, tak szczerze. My tutaj jesteśmy na tym kanale Besties. Ja żałuję, że ja wyszłam z domu dzisiaj. Serio. I tu nie chodzi o te rzeczy, że je kupiłam czy coś, no... Tylko po prostu ja mam dość. Byłam w dwóch sklepach i w dwóch sklepach z personelu, jak podchodziłam do kasy i tam załatwiałam rzeczy, płaciłam w ogóle, to nikt nie odpowiedział na moje dzień dobry, ani na do widzenia. I ja po prostu mam dość. Nie, wiecie co? Wkurwiam się. Ja robię teraz exposing Anglii. I gdyby nie to, że w tym kraju spoko się zarabia za gównianą pracę, to znaczy też dzisiaj mieszka, ale gdybym pracowała w Polsce nie wiem, czy jest taka praca, jaką ja wykonuję, i bym sobie gdzieś tam pracowała, nie wiem, w jakiejś Żabce, dajmy na to, to nigdy w życiu nie byłoby mnie stać na takie mieszkanie, żeby je wynająć. Nigdy w życiu nie miałabym tych rzeczy, które mam. I to jest chyba jedyny plus, kurwa, tego kraju. Rozumiecie to? Mówię po angielsku i wszystko normalnie ten, a jestem czasami ignorowana i po prostu mam dosyć i nie wiedziałam, że aż tak będzie mnie dotykać, ja przepraszam, ale ja mam ostatnio problemy ze zdrowiem i jestem niestabilna emocjonalnie. Wydaje mi się, że gdyby nie to, to ogólnie by mnie to nie obchodziło, ale dzisiaj naprawdę się wkurwiam. Jest tutaj syf, jest tutaj kurwa brud, jest tutaj patologia i narkomania. I jedyna dobra rzecz w tym kraju to jest to, że się dobrze zarabia. I to jest mój statement w tym momencie, serio. Już się pogodziłam z tym, że wiadomo, zawsze będę tą inną, obcą, nie z tego kraju, nie tutejszą. I może będą mną gardzić, ale kurwa, no w sklepie kasjerka to by mogła chociaż udawać. Proszę tylko zignorujcie ten huragan, który właśnie zrywa mi dach. Brakuje mi tu kolczyków i właśnie łańcuszka jakiegoś. Kolczyki to ja nie wiem, gdzie ja zapodziałam. Tak się prezentuję i... Czy widać mi sudy w tej bluzce? Tak wygląda druga bluzka. Myślałam, że będzie bardziej obcisła, bo nie było M-ki. Ja biorę M-kę w Primarku. Znaczy ogólnie biorę M-kę, ale w Primarku oni tak robią... Nie wiem, czy to jest zawyżanie, czy zaniżanie rozmiaru. Ale tam jest tak, że jak masz S-kę, to bierz XS-kę. Bo to jest tak jakby S-ka Primarkowa. Tak to wygląda. Teraz koszulki TK Maxa i to jest ta nieszczęsna z tym tyłem. Wygląda. I ta koszulka z firmy Hollister. To już bardziej do innych spodni, bo one są duże takie. To jest XL-ka. Jeśli to jest XL-ka, to ja chyba ważę 100 kilo. Bo dla mnie to jest L-ka przynajmniej. Ale możliwe, że to dla mężczyzn jest XL-ka. Nie, co? Co ja pierdolę? Dobra, tak się prezentuję. Jak to te dziewczyny super robią? To tak. No co? Muszę sobie jakoś poradzić z tym bólem. Migranta. Robię ten mukbang. Chociaż nie cierpię, jak ktoś patrzy, jak je. Fryteczek troszkę pożałowali. Zrobiłam sobie McPlanta, kocham go. Pyszny. Słyszałam, że w Polsce chyba też jest. I ktoś pisał, że jest paskudny. Jest taki maleńki. Szkoda, że nie ma podwójnych. To uleczymy rany. Mam tylko nadzieję, że Damian nie obejrzy tego vloga, bo w
Wkurzy się, jak się dowie, że jadłam bez niego. Kiedyś, jak Damian zamówił sobie maka beze mnie, więc ja byłam w pracy czy coś, to w ogóle tego maka to wieście do jakiegoś, do kogoś innego w ogóle i ten ktoś odebrał. Miał żarcie za darmo i Damian był wkurwiony. I on na tym i zgłosił to. I od tamtej pory, kiedy on zamawia, to dostaje taki kod i musi powiedzieć ten kod temu dostawcy, że to faktycznie on. Czekajcie to. Wyszłam na chwilę, jest tak zimno, w sensie było zimno wcześniej, ale teraz jest ten wiatr. Oglądam TikToki sobie, jak zrywa dachy, jak takie wielkie drzewo się przewróciło tutaj w Anglii. No w Polsce też widziałam, że nie zaciekawie. Mamy tu takie drzewo obok domu. Jak ono się poprzewróci, to powybija nam wszystkie szyby. A propos zimna. Pewnie już wiecie, bo nieraz to wspominam. Ja w swojej pracy... Czekajcie, muszę poprawić was troszkę, bo... Ja w swojej pracy liczę jedzenie. To chyba wszyscy wiedzą, którzy oglądają mnie. Jeśli nie, no to liczę jedzenie. No i mięso na przykład jest w zamrażarce, tak? Mamy taką ogromną zamrażarę. Czyli trzymamy tam parę ton mięsa. No nie tylko mięso, bo jest falafel, takie fritersy, nie wiem jak to jest po polsku, te fritersy, czy to po prostu się mówi fritersy, takie coś, to jest jakieś wegańskie czy wegetariańskie. Owoce morza też trzymamy tam. Co jeszcze? I mrożone. Co mrożone zioła, jakieś bazylia, oregano, szypiorek. No ja mam tu zamrażarkę i ja poszłam tej zamrażarki policzyć raz coś tam. Jak przyszłam, to drzwi były od niej otwarte, więc ktoś wcześniej sobie otworzył i nie zamknął, no i ja weszłam. I zaczęłam sobie tam robić, co miałam robić. I słyszę, że ktoś zamknął drzwi, bo ten ktoś pewnie myślał, że tam nikogo nie ma. No i dalej liczyłam, bo wiedziałam, że są dodatkowe drzwi, takie emergency, że właśnie jak ktoś się zatrzaśnie czy coś, to wystarczy tam iść do tych drzwi, nacisnąć guzik i one się otworzą. Więc zrobiłam to, co miałam zrobić. Czekajcie, głodna jestem. Poszłam pod te drzwi i nacisnęłam ten guzik i one się nie otworzyły. Zaczęłam walić dłonią w ten guzik. Dalej się nie otworzyły. Pchałam te drzwi i się nie otworzyły. I sobie myślę, dobra, relaks, uspokój się, nie panikuj. Idź do tych głównych drzwi i po prostu spróbuj je otworzyć. Na szczęście je otworzyłam i wyszłam. I poszłam to zgłosić. I gdyby to się stało w Polsce, to bym to zgłosiła i by powiedzieli, no dobra, spoko, że powiedziałaś, musimy to naprawić i dobrze, że się nic nie stało. Ale tutaj to wszyscy się przejmują tobą. Nic ci się nie stało, na pewno. Nie chcesz może iść na przerwę. I to jest najlepsze, że jakbym udawała, że jestem straumatyzowana i przestraszona, a to by mnie puścić do domu. Ale nie jestem taką osobą. Nie byłam przestraszona, ale to było śmieszne. Dobrze się ta historia skończyła. Ta-dam! Hejka, pozdrawiam z łóżeczka. Chciałam tylko wam powiedzieć, że dzięki, że byliście ze mną dzisiaj. Ja was żegnam na ten moment. Widzimy się niedługo. Pa.